Witam Państwa, ukłony ze Strasburga. Październik to wyjątkowy miesiąc, gdy chodzi o Parlament Europejski, ponieważ właśnie w październiku wyjątkowo, jeden raz w roku, są aż dwie sesje Europarlamentu właśnie tutaj we Francji. Normalnie jest jedna, a druga, tak zwana minisesja, dwa razy krótsza, jest w Brukseli. Tym razem dwie pełne tygodniowe sesje w Strasburgu i tak naprawdę dwa główne wydarzenia, debata o Katalonii i debata o Brexicie. Gdy chodzi o debatę o Katalonii, to mimo iż Parlament Europejski mógł taką debatę zrobić one day after, jeden dzień po wydarzeniach w Barcelonie, w Katalonii, w Hiszpanii, bo Katalonia jest częścią Królestwa Hiszpanii, to Parlament Europejski opóźnił tę debatę, aby nastroje siadły, aby było mniej emocji i zamiast zrobić ją w poniedziałek, choć było to technicznie możliwe, zrobił ją w środę. Dlaczego? Ponieważ wyraźna większość europarlamentarna, bo wyraźna większość krajów członkowskich Unii nie chce otwierać puszki Pandory i rozmawiać o kwestiach terytorialnych w kontekście Hiszpanii, bo wie, żeby to oznaczało rozmowę o kwestiach terytorialnych również innych krajów. A zresztą z polskiego punktu widzenia, z punktu widzenia polskiej racji stanu, szanujmy integralność terytorialną Hiszpanii, żeby szanowano także naszą. Co do Brexitu, posłowie narzekają, że tak naprawdę jest impas w negocjacjach. No rzecz w tym, że nam, Polsce i reszcie Unii Europejskiej zależy na swobodnym przepływie osób, a więc pracy naszych rodaków i innych nacji w Londynie i na terenie Wielkiej Brytanii, a Brytyjczykom z kolei zależy na swobodnym przepływie, ale usług finansowych, bo na tym stoi od lat City. A więc na razie są dwa rozbieżne punkty widzenia. Za tydzień zapraszam już w Brukseli kolejny odcinek Monitora Czarneckiego.